Cześć! Cieszę się, że doczekaliście do ostatniego odcinka Jak zrobić prostą grę typu Endless Runner. Stworzymy tutaj menu. Nie będzie w pełni funkcjonalne, aby gracz nie oszukiwał, bo mógłby wejść do menu, zobaczyć jakie przeszkody na niego czekają, a później wrócić do gry i tak co chwilę. Nie będzie takiej możliwości. Będzie jednak możliwość uruchomienia ponownie mapy, czyli ponownego losowania przeszkód w innych miejscach oraz wyjścia z gry, bo to jest dosyć potrzebne, zwłaszcza jak zainstalujecie grę, Escape nie będzie działał. On działa tylko w edytorze. Zacznijmy tak jak wcześniej, czyli tworzymy canvas, który będzie określał szerokość naszego ekranu i stworzymy vertical box. Vertical box służy do tego, aby łatwiej ustawić przyciski. Przyciski można porozrzucać oczywiście, ale vertical box pilnuje, aby były w konkretnym miejscu. Ustawmy też, aby sam vertical box był na środku ekranu. Możemy wprowadzić jego wielkość, a później dzieląc przez połowę z wartością ujemną wprowadzić, gdzie względem środka powinien się znajdować. Będzie się znajdował zawsze na środku, nieważne jakiej rozdzielczości będzie ekran. Tutaj akurat canvas size to jest 16:9, bo taka jest proporcja ekranu 2K, 4K, 8K. Ok, przenieśmy przyciski. Jeden oraz drugi. Nie wygląda to niesamowicie, dlatego musimy zmienić ich ustawienie w tym miejscu, aby uzupełniały całą wolną przestrzeń. A jak oba będą uzupełniać wolną przestrzeń, to będą tej samej wielkości. Nawet jak dodamy trzeci przycisk, to ten trzeci będzie po prostu tej samej wielkości, a pozostałe się zmniejszą do niego. Dodajmy też padding, aby ładnie odstawały, nie chodziły na siebie, nie kontaktowały się ze sobą, tylko były w fajnej odległości. Ok. Teraz dodajmy tekst, bo mamy przyciski, fajnie, ale gracz może nie wiedzieć, który przycisk jest do czego. Więc dodajmy tekst, zwiększmy trochę czcionkę. Możemy zmienić jej kolor, ale outline też działa, no bo szary z białym nie fajnie wygląda, ale jak dodamy obramowanie, to już jest lepiej. No i wpiszmy jakiś konkretny tekst. Na przykład restart. To wiadomo, że o co chodzi. Stwórzmy drugi przycisk, ten będzie inny. Oczywiście przyciski póki co nie działają, można sobie je klikać i są pointless, tak zwane pointless buttony. Ok, zmieńmy na quit. Czyli teraz wiemy, po co są te przyciski. Można oczywiście jeszcze quality zmieniać, ale po co? Na samym początku zmienię nazwę przycisku, bo oni sobie dają takie różne końcówki z różnymi liczbami. Ja sobie to nazwę tak, żebym wiedział, do czego jest ten przycisk i żeby łatwiej go znaleźć w blueprincie, bo zaraz będziemy go programować. Programowanie jest chyba najłatwiejszą częścią tego wszystkiego. Bo nawet jak nie ma się pewnej ręki, to się poradzi. Ok. Zaznaczamy restarta. Jak zobaczycie w Windowsie, nie działa przycisk podczas kliknięcia, tylko podczas wciśnięcia, puszczenia przycisku. Wciśnięcia i puszczenia. Spróbujcie sobie na przykład na zamykaniu jakiegoś okienka, albo na starcie, albo na jakimś czymkolwiek innym. Działa dopiero przy puszczeniu, więc release, on release button będzie to działać. No i co tutaj? To jest restart, więc będziemy ładować grę. Najpierw musimy najłatwiej sprawdzić, jaka mapa aktualnie jest załadowana i po prostu załadować ją jeszcze raz. Czyli sprawdzam, jaka to jest mapa aktualna, czyli no jedną tylko mamy, no i tą właśnie mapę jeszcze raz otwieramy. Prosty system, konwersja między tekstem a name'em albo odwrotnie, mniejsza o to, wszystko będzie działać dobrze. No i zostaje też quit, bo musimy jakoś wyjść z gry, więc też on release, że bo ktoś się może rozmyślić, naciśnie quita, ale może jednak nie. Przeniesie myszkę na reset i wtedy release działa restart, a nie quit, więc nie wyjdzie z gry, ok. Więc tutaj to jest znacznie łatwiejsze, po prostu quit i do widzenia. Ale póki co nie mamy tego menu i nie mamy do niego dostępu. Ponieważ nie wyświetla się. Wejdźmy do blueprinta gracza i dodamy tutaj nowy element. Powiedzmy, że jak naciśniemy konkretny przycisk, można sobie wybrać. Na przykład może to być escape albo jakiś inny, ja na razie dam taki przycisk. Bo escape wychodzi z edytora i nie wiemy, czy to działa, czy nie działa. A dlatego można użyć dwóch przycisków i połączyć z jednym elementem. Tworzymy podobnie jak widgeta, który się pojawił wcześniej, czyli z punktami. Ale zróbmy, żeby tylko raz można było to menu wyświetlić. Żeby nie można było 10 razy tego samego menu wyświetlić, bo to nie działa tak, że się pojawi i zniknie. Tylko się pojawi jedno i drugie i jedno na drugim. Więc w taki sposób możemy to zrobić. Create widget, aby stworzyć naszego widgeta. Musimy pamiętać, który to jest. No i przypisać też do gracza. No myślę, że pamiętacie, są dwa. Znaczy jest więcej, ale dwa z naszych stworzonych, więc
To będzie jeden z tych. No i get player controller, tak jak wcześniej. W tym przypadku OK, czyli łączy się z naszym graczem. To my wybieramy w menu decyzję, podejmujemy i wrzucimy to na ekran. Oczywiście. Na samym końcu. Add to viewport, żeby pojawiło się. No i jest fajnie, ale to nie wszystko. Ponieważ domyślnie nie mamy dostępu do myszki, a też kontroli nad myszką nie mamy. Więc pierwsze, to trzeba wybrać, że grę pauzujemy. Bo po prostu chcemy wyjść. No nieważne co, czy gracz wpadnie na przeszkodę, czy nie. Po prostu pauzujemy grę i jesteśmy zadowoleni. Dobra, teraz trzeba znaleźć myszkę. Tylko problem jest taki, że domyślnie myszki nie ma w podpowiedzi. Dlatego trzeba odznaczyć context sensitive i znaleźć pokazywanie kursora. No i też kursor musi być dla kogoś, więc niech to będzie nasz kursor, będziemy mogli nim kontrolować grę. Okej. Okay. Myślę, że to prawie wszystko. Zobaczmy, jak wygląda gra. Gramy. Ruszmy się, naciskamy Q, bo Escape nie działa. No i czy mamy dostęp do myszki? Mamy dostęp do myszki, możemy zrestartować grę, wtedy myszka znika, bo domyślnie też menu nie jest wyświetlane. No i możemy też wyjść z gry. Wszystko działa tak, jak ma.